Komory, które produkujemy, Econstal wytwarza już od kilku lat. Zaczęliśmy od wykonania prototypu zaprojektowanego przez naszą kadrę inżynierską i następnie weryfikowaliśmy funkcjonalność tego urządzenia poprzez badania, które zostały wykonane przy udziale zespołu pani profesor Klawy z Akademii Medycznej przy UMK w Toruniu. Potwierdzenie pozytywnego wpływu komory na organizm upewniło nas, że jest to urządzenie, które można produkować w sposób seryjny i od tamtego momentu przystąpiliśmy właśnie do produkcji komór i dystrybucji na rynku polskim, ale również i zagranicznym. Większa ilość tlenu, czyli 40% ilość tlenu, jaką mamy w komorze, może być skutecznie przyswojona dzięki zwiększonej ilości dwutlenku węgla, bo dwutlenek węgla wspomaga przemieszczanie się tlenu w organizmie. A dlaczego akurat wodór? Wodór jest naturalnym antyoksydantem, a dzięki temu bardzo pozytywnie wspiera nasz organizm w walce z różnymi bakteriami, wirusami. Częstym gościem w firmie Econstal jest pan Apoloniusz Steiner. Cieszy nas to bardzo, dlatego że wszyscy jesteśmy fanami skoków narciarskich. Dostarcza ta dyscyplina sportu wielu pozytywnych emocji wszystkim nam Polakom. Jest też synonimem sukcesu. Dowiedziałem się, że firma Econstal produkuje takie urządzenia, stąd moje zainteresowanie i w tej chwili zgłębianie wiedzy, w jakim zakresie może nam to pomóc. Już mówię o całym polskim sporcie, nie tylko o narciarstwie, we wsparciu procesu treningowego. To jest niezwykle istotne i całkowicie bezpieczne, również od tej strony antydopingowej, to bardzo istotne. Poszukujemy takich rozwiązań, żeby ten programy szkoleniowe zawodników, procesy szkoleniowe usprawnić i wesprzeć w sposób całkowicie legalny i dozwolony. Oddychając tym powietrzem, bardzo zdrowotnie wpływamy na organizm. Ma to oczywiście duże znaczenie przy regeneracji wszystkich uszkodzonych elementów organizmu, takie jak rany czy mikrourazy powstałe wskutek wypadków czy ewentualnie ciężkich treningów sportowych. I tutaj jesteśmy w stanie podczas przebywania w takich warunkach bardzo szybko przywrócić organizm do stanu poprzedniego. Natomiast przy długotrwałym oddziaływaniu no to tutaj już wyraźnie względy zdrowotne mają znaczenie i jest bardzo wiele przykładów, że wszelkiego rodzaju choroby płucne tutaj ustępują, jak również przyspiesza się zdolność organizmu do podwyższonego wysiłku sportowego czy generalnie innego. Jest to też fajny relaks, ponieważ przez 2 godziny można tutaj sobie poczytać książkę, czy jakąś prasówkę zrobić, czy można sobie przeglądnąć komputer, czy można obejrzeć jakiś film. Tutaj jest parę takich możliwości. A jeżeli nie chciałbym mówić o sporcie, to bardzo ważne jest to, że zawodnicy, którzy wykonali ciężki trening, mogą przez 2 godziny przed kolejnym treningiem przebywając w takich warunkach po prostu zrealizować relaks i zrealizować zaplanowaną przerwę regeneracyjną. W tej chwili regeneracja, takie przerwy, to już jest element treningu, to nie jest
to nie jest taki samodzielny element, tylko wpasowany właśnie w trening, i przywrócić zdolność organizmu do kolejnego wysiłku, czyli tą sprawność, odświeżyć organizm, przygotować do kolejnej dawki treningowej, żeby ona była skuteczna, żeby wszystkie metabolity, które nam nagromadzą się w ciele, przynajmniej w części ustąpiły, w zależności od tego, jaki charakter wysiłku był zastosowany w poprzedniej dawce treningowej.